Cześć drogie wilczki. Słuchajcie, ostatnio dostałam bardzo, bardzo dziwne pytanie. Czy można wiedzieć za dużo o jedzeniu? Jak to? Za dużo. No ale tak sobie o tym pomyślałam trochę głębiej i stwierdziłam, że kurde, coś w tym jest. Można wiedzieć za dużo o jedzeniu. Naprawdę. Już wyjaśniam, o co chodzi. Są teraz bardzo popularne różne diety, prawda? Najpopularniejszy jest weganizm, ale także jeszcze stary, dobry wegetarianizm gdzieś tu króluje. Jest jakaś dieta paleo, jest 80-10-10, raw, czyli w sumie to samo i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy zalewani tym i tak naprawdę każdy przeciętny człowiek wie bardzo dużo o tym, co wkłada do ust. Mówię, każdy młody, przeciętny człowiek w Polsce, tak myślę. Wszyscy dzielicie się na Instagramie swoimi wegańskimi przepisami i tak dalej. Zresztą wiecie jak jest, to jest teraz taka tendencja bardzo fajna z jednej strony tak naprawdę, ale dla nas z zaburzeniami odżywiania niesie to też pewne zagrożenia tak naprawdę. Więc wracając do pytania, no tak, można wiedzieć za dużo o jedzeniu, bo jak chcemy przejść na weganizm, to oczywiście czytamy o tym. No i normalna osoba, normalna, bez zaburzeń odżywiania, bez jakiejś dziwnej historii, przeczyta to, stwierdzi, aha, i wdroży w życie, albo przynajmniej będzie się starała wdrożyć to w życie, albo tego nie wdroży w życie, tak? Więc whatever. A my zaczniemy to traktować często jak jakieś ostateczne wytyczne. Będziemy się tym stresować, przejmować, będziemy liczyć ilość białka, jaką spożyłyśmy, na przykład dieta 80-10-10, czy faktycznie było tych 80% z cukrów, 10% z tłuszczy, 10% z białek, czy może jednak przesadziłam. I zaczniemy tak to rozkminiać, tak analizować, że zamiast widzieć normalny posiłek, który powinniśmy zjeść i zapomnieć o nim, to będziemy tylko widzieć cyferki, procenty, mikroelementy, makroelementy i w efekcie znowu padnie nam na mózg, jak zawsze, ześwirujemy w drugą stronę. Zresztą wiecie, jak to jest. Od Annasza do Kajfasza, od z jednej mańki, od anoreksji do bulimii, od bulimii do ortoreksji, od ortoreksji do sportoreksji i ciągle nam się te nałogi zamieniają jeden na drugi, ciągle jest ta obsesja, ciągle jest to myślenie o jedzeniu. Więc myślę, że jeżeli chcecie przejść na jakąkolwiek dietę, typu właśnie weganizm, na pewno trzeba o niej poczytać, tak? Żeby sobie nie zrobić krzywdy, po prostu zwyczajnie, żeby sobie nie zrobić jakichś kosmicznych niedoborów, ale nie jest zasadne świrowanie na tym punkcie. Mówię, często to powtarzam, że na naszą sylwetkę, na nasze zdrowie, na naszą jakość życia wpływa to, co robimy przez 90% czasu, a te 10% to jest ten margines błędu. Więc jeżeli nawet skopiecie i nie zjecie czegoś tak, jak nie wiem, w Biblii weganizmu jest napisane, czy w Biblii paleo, to nic się nie stanie. Także na pewno traktujcie to znowu ze zdrowym rozsądkiem. Pamiętajcie, nie musicie być w tym idealne. Jedzenie to jest tylko jedzenie. Jedzenie to jest paliwo do życia, coś, co ma nam dawać siłę, aby żyć. A nie żyjemy po to, aby jeść, jest odwrotnie, jemy po to, aby żyć. Taka prosta prawda, o której tak często my z zaburzeniami odżywiania zapominamy. Także życzę Wam, abyście wykasowały część swojej wiedzy ze swojej głowy, abyście widziały jedzenie znowu jako po prostu jedzenie, a nie zbiór liczb, cyfr i procentów i abyście się cieszyły tym jedzeniem. Tak naprawdę nasz jedzenie jest naturalne, tak jak oddychanie. I to ma wychodzić z serca, z żołądka, z naszego ciała, a nie z naszej głowy, tak? Nasza głowa nie jest w stanie tego tak kompleksowo ogarnąć, dlatego mamy instynkt i na nim się oprzyjmy. I tak na koniec, jeżeli miałabym Wam dać jedną, jedyną radę a propos odżywiania się, którą ja stosuję w stosunku do siebie od dłuższego czasu, to jest to rada taka.
jedz produkty nieprzetworzone. Jedz produkty nieprzetworzone, to co przygotowała dla nas natura, tak? Tak jak ludzie odżywiali się 100, 200, 1000, 10 tysięcy lat temu, owoce, warzywa, kasze, zboża, i to nie ma prawa zrobić ci krzywdy, no chyba żebyś, nie wiem, siedziała cały dzień i wciskała w siebie ziemniaki, no dobra, ale no nawet nie dasz rady, tak? Nie dasz rady, żeby zjeść tyle warzyw, żeby przytyć. Nie dasz rady, po prostu to jest niemożliwe. Naprawdę byś się musiała, nie wiem jak postarać i nie ma takiej opcji jak dla mnie. Także to jest ta moja rada. Jedzcie produkty nieprzetworzone, to co urosło w ziemi, na drzewie, a nie to co zostało wyprodukowane w fabryce. I nie wiem, czy słyszałyście takie bardzo, bardzo fajne zdanie. To jest jedna z moich ulubionych myśli Alberta Einsteina, że tylko człowiek jest na tyle inteligentny, aby wyprodukować swoje własne jedzenie, i na tyle głupi, żeby je jeść. Także niech ta myśl pozostanie z Wami. Tymczasem subskrybujcie mój kanał, sprawdźcie mój blog, czy są jakieś nowe wpisy, wchodźcie na mojego Instagrama, Snapchata, jestem praktycznie wszędzie. Pomagam Wam poradzić sobie z tym nałogiem. Odwiedzajcie moje kanały i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!